serdecznie podziękować Państwu za zainteresowanie konkursem recytatorskim poezji łacińskiej, o którym wspominałam podczas pierwszej konferencji Optimi Magistri. Jesteśmy już po konkursie, nawet po wyjeździe do Rzymu. Ja miałam przyjemność uczestniczyć w tej wycieczce, w wyjeździe naukowym tak naprawdę, jako opiekun. I jeżeli chodzi o sam konkurs, ostatecznie w finale wzięło udział 16 osób. 8 recytowało w oryginale, 8 w przekładzie polskim. A ile osób się zgłosiło, przepraszam? My mieliśmy zgłoszenia tylko do finału, bo eliminacje były przeprowadzane, jeżeli w ogóle się odbywały, bo jeżeli zgłosiła się, wiadomo, z danej szkoły jedna osoba, to no tego nie wiemy. Nie wiemy, bo dostawaliśmy tylko zgłoszenia ze szkół. Maksymalnie z danej szkoły 4 osoby mogły wziąć udział. To znaczy po 2 z każdej kategorii. I tak z niektórych szkół, i tak też było w przypadku niektórych szkół. Były to szkoły z Leszna, Poznania, Wrocławia i Koszalina. No i główną nagrodą właśnie był wyjazd do Rzymu. Początkowo miał być to wyjazd do Neapolu. Wspominałam o nagrodzie, którą miał być wyjazd do Neapolu. Ostatecznie zmieniło się to już jako kwestia organizatora, bo był to wyjazd organizowany przez Uniwersytet Adama Mickiewicza. Także to było też niezależne od już od nas, od organizatorów konkursu. Ostatecznie pojechało ile uczniów? Troje. Dlaczego troje? Dwoje z konkursu, ale wyjazd do Rzymu był również nagrodą za najlepszy projekt humanistyczny w klasie klasycznej, która właśnie została, to już też mówiłam w czasie ostatniej konferencji. Klasa klasyczna, którą mamy w pierwszym liceum ogólnokształcącym imienia Rodu Leszczyńskich w Lesznie od tego roku. I w klasie uczy się 17 osób. Każdy od początku roku przygotowywał projekt na wybrany przez siebie temat i za najlepszy projekt również była przewidziana nagroda w postaci wyjazdu do Rzymu, jak się okazało ostatecznie właśnie. A jak długo trwał wyjazd? Słucham. Wyjazd od piątku czwartego do niedzieli zeszły 9 dni, dobrze mówię? To znaczy to był wyjazd autokarem. Dwie doby oczywiście odeszły na przejazd, ale można powiedzieć, że dobry tydzień. Dobry tydzień. Oprócz Rzymu byliśmy w Ostii. Oprócz tego jeszcze San Gimignano w drodze powrotnej zwiedziliśmy, także piękne widoki Toskanii pod Florencją. Przepiękne. A co braliście pod uwagę, jeżeli oryginał, to żeby metrycznie, czy nie? Też, ale zwycięzca, muszę powiedzieć, że połączył właśnie czytanie, recytację metryczną z interpretacją. A czy to jest nagrane? Można to zobaczyć? Niestety nie. Też ubolewam, że teraz post factum nic nie zarobię, ale... Właśnie chciałam zaprosić już Państwa wstępnie na przyszły rok, ponieważ jest przewidziana druga edycja. Przypuszczam, że nagroda będzie równie atrakcyjna. W imieniu pierwszego liceum ogólnokształcącego w Lesznie oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej imienia Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie. Ale myślę, że można to rozreklamować w ogóle międzynarodowo, tym bardziej, że jest w Lesznie, więc na przykład z Czech chętnie by przyjechali. Czemu nie? W ogóle bardzo dziękuję Polskiemu Towarzystwu Filologicznemu za udostępnienie tej informacji, tego zaproszenia na stronie i rozpowszechnianie tego w miarę możliwości. Bardzo dziękuję w imieniu organizatorów. Jakie utwory wybierali ci, co w oryginale? Exegi Monumentum oczywiście cieszyło się dużą popularnością, dużym zainteresowaniem, bo kilka osób, z tego co pamiętam, recytowało zarówno chyba jedna osoba w przekładzie i 3 w oryginale, 2 na pewno w oryginale, także tak. Propercjusz był, ale to w przekładzie z kolei. Propercjusz w przekładzie akurat, spotkanie we śnie, tak chyba to jest zatytułowana energia, spotkanie we śnie, jeżeli chodzi o przekład polski. Horacy królował, tak sobie myślę. Owidiusz, zarówno Owidiusz w przekładzie, teraz czy było coś w oryginale? W oryginale mniej więcej chcę. Także Horacy, Owidiusz, Propercjusz, chociaż Janicki chyba się też ponieważ to był, można było oczywiście wybierać utwory z zakresu poezji polsko-łacińskiej również.
Pieśń recytowaną. Świetny pomysł. Może kategorię dla dorosłych. Wszystko zgarniesz i tyle. Całkiem poważnie, bo ten nauczyciel, co przyjeżdża z tymi młodymi, to sam pewnie wystąpi. Też już pytano o to, czy studenci będą mogli wziąć udział. Ale myślę, że te sugestie powinny zostać wzięte pod uwagę, bo mam wrażenie, że to jest genialny pomysł. Postaram się jeszcze końcówko. To jest genialny pomysł, bo to jest coś, co może zrobić, czy wymaga to ogromu oczywiście talentu i umiejętności i ćwiczenia danego utworu, ale to może zrobić nawet ktoś, kto nie zna łaciny. A włączamy go w kontakt z kulturą klasyczną, tak? Przez taki konkurs. Mhm. Tak samo jak był świetny pomysł, w Warszawie zorganizowali kamera w antyku, nie, antyk w kamerze. Antyk kamera akcja. Antyk kamera akcja. I ja nawet nie wiem, czy ten konkurs się już zakończył, czy on chyba jeszcze trwa. Jeszcze chyba teraz już chyba się rozstrzygnął. Tak? Bo chyba kwiecień był ostatni miesiąc. No i to było genialne, po prostu trzeba było zrobić film oparty na motywach antycznych i też może to zrobić grupa zadaniowa w klasie, która nie uczy się łaciny. Tak. Więc gratuluję bardzo pomysłu. Dziękuję bardzo, dziękujemy.